Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Jak widzimy, ktoś dzisiaj bardzo chce, żebym grał magiem. No dobra, jak chcecie, to macie. Wielcy bogowie losowości questów. Tak, odkąd wyszedł dodatek Gobliny kontra Gnomy, niejednokrotnie słyszałem, przekonałem się na własnej skórze, że bardzo wkurzającą talią jest Jaina na mechanicznych stworach. Postanowiłem tutaj nie być zbyt oryginalny i samemu stworzyć taką talię. Nazywałem ją bardzo adekwatnie Janka Inżynier. Ja szczerze mówiąc Jainą na mechanicznych stworach nigdy wcześniej nie grałem, więc szczerze mówiąc nie wiem jak to będzie wyglądać w praktyce. Tak czy tak. Dobra, dzisiaj dla odmiany zagramy tak. I dlatego też sprawdzę jak mi się będzie grało na mechanicznej Jainie, bo tak jak mówię, nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia, mimo że miałem do czynienia przeciwko niej stawać. Więc myślę, że to i owo o tej talii wiem. Ogólnie to nie jest oryginalnie stworzona talia Jainy na mechanicznych stworach, dlatego, że brakuje mi kilku kart i trochę pokombinowałem, poddawałem coś swojego i nie wiem co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że uda nam się chociaż 3 razy dzisiaj wygrać, żeby wbić chociaż 2 questy. A ten trzeci quest już sobie między nagraniami bym dobił. Dobra, na dzień dobry mamy Jainę kontra Jainę, więc widzimy babska walka. Babska walka na dzień dobry i na dzień dobry mam mechaniczne stwory. Jak widzicie, nie było trudno zdobyć mechanicznego stwora, bo praktycznie cała moja talia jest złożona z takich mechanicznych dziwadeł. Więc myślę, że nie będzie ciężko. Moim zdaniem ta karta jest strasznie silna, bym powiedział nawet, że za silna. Bo w bardzo prosty sposób może nam wygrać walkę, więc ja bym jakoś tą kartę znerfił. Nie wiem za bardzo jak, ale ja bym coś z nią zrobił. Mimo, że teraz jest po mojej stronie, to i tak uważam, że jest trochę za silna. Proszę bardzo, w pierwszej turze go stawiam. I od razu mogę postawić drugiego golema. I teraz mój przeciwnik ma zagadkę. Czy wystawiać jakiegoś stwora, czy zniszczyć nakręcanego golema za pomocą pocisku ognia? Kiedy zrobi tą drugą opcję, wtedy w dalszym ciągu będzie w plecy, dlatego że ja w kolejnej turze wystawię pajęczy czołg. Wtedy już będę miał 2 mechy po swojej stronie, więc mój przeciwnik będzie miał jeszcze większy problem. No i tak jak mówię, tak zrobię. Proszę bardzo. I proszę bardzo, mamy turę numer 2, a już mam stwora 3x4 i stwora 2x3 na swojej stronie, więc to jest to, o czym mówiłem, że ta talia jest trochę dziwna, ale jak widzimy, nasz przeciwnik także ją ma, więc nie możemy mieć sobie tego za złe, że jej używamy. Dobra, to my robimy tak. Żeby teraz nie skopać, zrobimy w ten sposób. Przyzwiemy kolejny czołg. Temu damy 1 punkt ataku. I zrobimy w ten sposób. Dobra. Nasz czołg przeżył, jego czołg nie przeżył, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że mój czołg zaraz zginie od ognistego pocisku. Ale to w dalszym ciągu nie będzie dla mnie problem, bo mój przeciwnik prawdopodobnie w swojej turze nic innego nie zrobi. Więc jak widzicie, jestem ustawiony, bym powiedział, na długie tury w przyszłości. Możemy go niemalże zaspamować stworami na początku walki. Mamy turę 5. Ona ani Blizzarda na razie nie użyje. Flamestrike'a tym bardziej nie, więc sorry Jaina, ale ktoś tutaj chyba ma mały problem ze mną. Zobaczmy co Jaina zrobi. Aha, przyzwie smoka. No, można i tak. Fakt jest taki, że czekajcie. Pozwólcie, że to przeliczę. 2, 4, 8. 10, 13 plus 6 to jest 19. Zostanie mu 2 punkty życia, czyli patrząc prawdzie w oczy, już mogę równie dobrze bić prosto Jainę przez głowę w ten oto sposób. I w kolejnej turze Jaina ginie, nieważne co zrobi. I to jest właśnie to, co mówiłem o tej talii. Czy to jest normalne? I właśnie dlatego uważam, że Blizzard powinien zrobić coś z tą talią. Gdyż teraz Jaina używa Blizzarda. Niszczy wszystko, co mam na polu. No ale co z tego, skoro i tak ginie w kolejnej turze. No dobra, sorry Jaina, ale niestety takie życie. Mamy turę numer 6. Mój przeciwnik nie zdążył zrobić nic, a ginie.
urokiem Jane inżynierki. Fakt faktem, że nie jestem może na jakiejś wysokiej randze, więc tutaj super silnych przeciwników nie będziemy spotykać. No ale sami widzicie, jak to wyglądało. Mój przeciwnik nie miał za bardzo co zrobić, żeby mi się przeciwstawić. Dobra, zobaczymy, jak pójdzie drugi raz. Może tutaj już nie będę miał tyle szczęścia z naganiaczem mechów w pierwszej turze. W poprzedniej walce miałem jeszcze o tyle dobrze, że zaczynałem jako drugi. Miałem turę jako drugi, więc mogłem od razu użyć monetę. Co także dało mi sporą przewagę nad moim przeciwnikiem. Dobra, kolejnym przeciwnikiem jest Tral, czyli kapłan. Jakby ktoś nie zauważył. Działo wymienię ciebie, w sumie zostawię. Dobra, zrobimy tak. Dodatkowo ta talia charakteryzuje się bardzo tanimi stworami, więc w zasadzie każda ręka początkowa jest dobra. Musiałbym mieć strasznie dużego pecha, żeby mieć same słabe karty na dzień dobry. Dobra, mamy nakręcanego gnoma. Oczywiście od niego zaczniemy. Myślę, że to nie powinno być żadną niespodzianką. Zobaczmy, jaka będzie odpowiedź Trala. No i teraz ma problem, bo jeżeli wystawi jakiegoś stwora, który ma 2 punkty życia, a raczej nie będzie miał stwora w pierwszej turze, który będzie miał tego życia więcej, to i tak będzie miał problem, więc... Cóż... Zobaczmy, co Tral wymyśli. Halo, Tralu, żyjemy. Tak, przez ten czas, jak mój przeciwnik się zastanawia nad swoim ruchem, to my oczywiście wysadzimy rakietę w przestrzeń kosmiczną. Coś nie umiem dzisiaj się wysłowić w języku polskim, mam dzisiaj duże trudności z językiem polskim. Aczkolwiek mówię to tak, jakby to było coś nowego. Dobra, oczywiście robimy w ten sposób, tutaj myślę, nikogo nie zaskakuje moje zagranie. Zobaczmy, co zrobi Tral. Aha, wyskoczy z totemem, no okej. Na szczęście nie jest to Searing Totem, więc mogę go swobodnie zniszczyć za pomocą mojego nakręcanego gnoma. Dobra. Przyzwiemy kolejnego inżyniera. No i mamy trzecią turę i stwora 4x4. Oprócz tego 2x3 i 2x1. Czyli po raz kolejny nienormalna sytuacja po mojej stronie. No ale cóż, widać. Blizzard uznał, że wszystko jest w porządku. Ja się kłócić nie będę. Dobra, mamy zbieracza łupów. Zbieracz łupów teraz mi także w niczym w sumie nie przeszkodzi. Zrobimy, powiedzmy, tak, żeby zbieracza łupów się pozbyć. Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, zbieracz łupów pokonany. Przynajmniej mam pewność, że nic mnie nie zaatakuje, bo już go nie ma. I teraz wystarczy czekać, co nasz przeciwnik wymyśli dalej. Akurat walka z szamanem jest o tyle łatwiejsza od walki z magiem, że szaman nie ma potężnych obszarowych zaklęć i widać, raczej sam uznał, że to nie ma dalej sensu. I kolejny przeciwnik pokonany, a właściwie uciekł. No dobra, jak to się mówi, do 3 razy sztuka, może trzeci przeciwnik będzie stanowił jakieś zagrożenie, no bo jak widzimy, talia maga na mechanicznych stworach nie pozwala mi za bardzo się porozkoszować walką. I szczerze mówiąc, mimo że może okazać się dość dobra, to jednak ja nie przepadam za tego typu taliami, jednak wolę coś wymyślać podczas rozgrywki i mieć może trochę trudniej. Dobra, trzecim przeciwnikiem jest Valyra. Czyli jak widzimy, przynajmniej mamy dzisiaj urozmaicenie, jeżeli chodzi o przeciwników. Dobra, Ohydziarz to jest właśnie jedna z tych kart, której w pierwszej turze mieć w ręku nie chcę. I miejmy nadzieję, że mi nie wróci. No, jak mam być szczery, to wam powiem, że tym razem ręka początkowa jest niezbyt szczęśliwa dla nas. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że mój przeciwnik także szczęścia za dużo nie miał. Dobra. Oczywiście wyskakujemy z 2 stworami. Czemu nie? Jak mamy okazję, to czemu jej nie wykorzystać? Zobaczmy, co zrobi Valyra. Oniku Razak. O, jak widzimy, nasz przeciwnik ma podobną talię do naszej. Ok,
Okej, mamy mikromaszynę. No dobra. To my zrobimy, powiedzmy, w ten sposób. Mikromaszyna ginie. Ten oto kolega ginie, ale my możemy się jego człapa postawić, więc źle nie jest. Aczkolwiek obawiam się, że teraz mój mechaniczny stwór zginie od daggerów mojego przeciwnika, ale tragedii nie ma, już mamy trzecią turę, więc tanizny takiej nie potrzebuję z moich stworów, więc nie jest źle. Dobra, tak jak myślałem. Mój mechaniczny stwór ginie. Trudno. Przynajmniej na chwilę zablokujemy mojego przeciwnika i jego broń, więc tragedii nie będzie. Dobra, załogowy szkatownik? Szkatłownik? Dobra, jego oczywiście zniszczę. Zanim przysporzy mi problemów. Cóż to jest? Otrzymuję ukrycie za każdym razem, gdy przyzywasz pirata. No sorry, ale jednak ten stwór nie jest dla mnie zagrożeniem, więc robimy w ten sposób. Widać, nie miał szczęścia, jeżeli chodzi o randomową rzecz. Ja na tym skorzystam i przyzwę kolejnego mechanicznego stwora. Tak, Walira, jak widzimy, w dalszym ciągu jest zablokowana, jeżeli chodzi o używanie broni. Czyli, jak widzimy, sytuacja dla mnie idealna wręcz. Broń po raz kolejny. Ja myślę, że zrobię w ten sposób. Przyzwę goblina z nadzieją, że zniszczy czołg przeciwnika. Raz, dwa, trzy. No nie wyszło. No ale zawsze mamy to. Dobra. Kolejny. Aha, dobra. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co dostaliśmy. Przeciwnik uciekł po raz kolejny, tak. Jak widzimy, ta talia jest strasznie denerwująca dla moich przeciwników i myślę, że... No, przynajmniej kasy sporo dostaliśmy, więc źle nie jest. Tak. No cóż, w sumie mamy już trzy wygrane, ale odcinek trochę poszedł szybki. Nie spodziewałem się, że to aż tak będzie wyglądać. Sprawdźmy zatem, jakich przeciwników spotkamy na rozgrywce nie rankingowej, bo tutaj możemy spotkać absolutnie każdego. A biorąc pod uwagę, że mamy ochydziarza w talii, to jest duża szansa, że spotkałem przeciwników naładowanych legendarami, więc może tutaj tak łatwo nie będzie. Zobaczymy. Ja chcę coś przegrać dzisiaj. Dobra, zobaczmy. Może się uda przegrać. Kurczę, żebym chciał raz na odcinku przegrać. Kliknij na swojej postaci podczas edycji talii, aby zmienić nazwę talii. Tak, wykorzystałem to w mojej talii maga. O, proszę bardzo, mamy Utera. Czyli jak widzimy dzisiaj pełne zróżnicowanie po stronie przeciwnika. Bardzo ładnie. O, dostajemy monetę. Jak ślicznie. Dobra. Teraz myślę, że mamy idealną sytuację na dzień dobry, bo dostajemy dwa naganiacze mechów, więc dzięki temu prawdopodobnie już w pierwszych turach będziemy mogli nasrać mechanicznymi stworami jak nienormalni po naszej stronie, a mój przeciwnik będzie miał problem. Dobra, miejmy nadzieję, że nic nie zrobi w pierwszej turze. Trzymamy za to kciuki. Jak nie zrobi nic w pierwszej turze, to jesteśmy w domu. No niestety, to nie jest dobra sytuacja. Dobra wiadomość dla mnie właściwie. No ale miejmy nadzieję, że naganiacz mechów jednak tą pierwszą turę przeżyje. Byłoby miło. Aczkolwiek ten gul jest trochę niepokojący. No, mamy nożownika. Okej. To ja zrobię tak. Naganiacz mechów numer 2. Pajęczy czołg. I wkurzotron. A nożownika zniszczymy naganiaczem mechów numer 1. No się w ogóle naganiacz mechów nazywa tak. Dobrze, pan, dobrze zapamiętałem. Aż się sam zdziwiłem. Bo mamy miecz sprawiedliwości. Okej. Niech mu będzie. Dobra, gul pokonany, więc źle nie jest.
to my robimy tak. Wystawimy inżyniera, póki mam okazję. Co dostaliśmy? Zmienia taki zdrowy strumyk. Okej. Dobra. Jak widzimy, jest spokojnie. Tutaj nie jest inaczej. Mamy boską tarczę. Niech będzie. Tutaj akurat nie jest dla mnie żaden problem. Boski tarczy, jak wiadomo, mag może się bardzo łatwo pozbyć, więc nie jest źle. Nawet mamy jeszcze łatwiej, bo proszę bardzo, pocisk lodu nam się pojawił w idealnym momencie. Dobra, ty giniesz. I wszystko w bohatera przeciwnika. Nie no, kurczę, powiem wam, ta talia jest aż śmieszna. Za każdym razem mamy turę, w której możemy coś wystawić. I przeważnie jest to nawet więcej niż jeden stwór. Czekam na rozkaz. Dobra. Rekrut numer 1. Rekrut numer 2. I rekrut numer 3. Okej. Czekam na rozkaz. To nam naprzyzywał małych stworów. I co? I nic. I w sumie to nie jest dla mnie tragedia żadna, że tak powiem. Dobra, mamy kulę ognia. I teraz pomyślmy. Kula ognia bije za 6. Oni biją za... To jest 10, tutaj mamy 15. Zostaną mu 3 punkty życia. Dobra, niech będzie ochydziarz. Teraz niech mój przeciwnik się martwi, co zrobić. Bo po tej turze w najlepszym wypadku zostaną mu 2 punkty życia, więc... Tak, da wszystkim plus atak i plus życie. No ale co z tego? Okej, ochydziarz prawdopodobnie zginie. No ale co dalej? Bo jak mi nie zniszczy wszystkiego, to on także ginie w kolejnej turze, więc... Sorry, Uther, ale to jest koniec. Już raczej nic w tej turze nie zrobisz. Aha, czyli jak widzimy, wygląda na to, że mamy kolejne łatwe zwycięstwo po... naszej stronie, no cóż, taki urok talii. To, myślę, że na dzisiaj zabawy Jayną z mechanicznymi stworami wystarczy. Za dużo to my sobie tutaj właściwie nie pograliśmy, bo połowa przeciwników uciekła, druga połowa zginęła po 5 minutach. I to tylko udowadnia to, jak bardzo tutaj nie skill decyduje o tym, czy wygrywamy, czy nie, a to jakie karty mamy w talii. No nie do końca jest to fajne moim zdaniem, możecie to sami ocenić, co wy o tym myślicie. Ale dzisiaj to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie. Tą ostatnią walkę już sobie rozegram między nagraniami, bo myślę, że tam nic zaskakującego się nie wydarzy. Dlatego też zapraszam już na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!